Dla prawidłowego rozwoju organizmu istnieje potrzeba spożywania pokarmów z różnych grup produktów. Dlatego została opracowana piramida modelu żywieniowego, która uczy nas, jakie produkty i z jakich grup powinniśmy spożywać najczęściej i najrzadziej. U podstawy piramidy powinny znajdować się produkty, które powinniśmy spożywać najczęściej i w największych ilościach, natomiast u szczytu tej piramidy znajdują się produkty spożywane rzadko i w małych ilościach. Produkty zbożowe zajmują podstawę piramidy, a więc powinniśmy spożywać tych produktów w naszej diecie codziennej jak najwięcej, około 40%. Powinny to być zarówno makarony, kasze, jak i pieczywo. Dlatego powinniśmy spożywać jak najwięcej tych produktów zbożowych, gdyż w swoim składzie zawierają białka, węglowodany, tłuszcze, substancje mineralne, witaminy i błonnik. A więc wszystkie składniki, które są niezbędne do budowy organizmu, jako składniki energetyczne i wspomagające procesy zachodzące w organizmie. Od ponad 10 tysięcy lat człowiek spożywa produkty zbożowe. Źródłem ziarna były początkowo dziko rosnące zboża i zwłaszcza kobiety zbierały ziarna dziko rosnących zbóż, przynosiły je do domu, rozgryzając w ustach. Człowiek zaspokajał głód i bardzo szybko nauczył się odczuwać uczucie sytości. Jednak pierwsze nasiona dzikorosnących zbóż nie przypominały wyglądem naszych dzisiejszych. Były to ziarniaki bardzo mocno oplewione, bardziej pomarszczone, o gorszym wypełnieniu bielma. I dlatego wymagały troszeczkę innej obróbki niż dzisiejsze ziarno. Rozprażano to ziarno w celu pozbycia się tej łuski na gorących kamieniach i ziarno przez tą obróbkę termiczną stawało się bardziej kruche, a więc łatwiejsze na rozdrabnianie. Pierwszym sposobem rozdrabniania ziarna było rozcieranie go za pomocą dwóch kamieni i uzyskiwano coś w rodzaju śruty. Taka śruta mogła być już wykorzystywana do pierwszych potraw, do sporządzania pierwszych potraw gotowanych. A odbywało się to w ten sposób, że do wyżłobionych kamieni wlewano wodę, następnie wrzucano rozgrzane kamienie, które ogrzewały wodę. Do tak ogrzanej wody wrzucano garstkę rozdrobnionego ziarna. Ziarno pod wpływem temperatury zaczynało klejkować, a więc zwiększała się lepkość, gęstość tej potrawy. Następnym etapem w rozwoju potraw ze zbóż było zagęszczanie tej polewki, a więc gotowanie tak zwanej bryi. Bryja mogła być już bardziej pokarmem sytym, dlatego że i urozmaiconym, dlatego że można było do niej dodawać suszone owoce, mleko czy nawet kawałki suszonego mięsa. Pozostałości z bryi nie były wyrzucane, gdyż był to zbyt cenny do przygotowania tej potrawy surowiec, dlatego te kawałki zbierano i suszono na płaskich kamieniach i był to jak gdyby zaczątek powstania pierwszego chleba, chleba tak zwanego plackowego. Z czasem kamienie zostały zastąpione przez tak zwane ruszty gliniane lub gliniane kosze, pod którymi wypiekano te placki i nazywały się one peka. Były to chleby plackowe, które w niektórych rejonach zwane były również podpłomykami bądź przaśnikami. Przaśnikami z tego względu, że były z ciasta nieukwaszonego. Dopiero rozwój metod rozdrabniania ziarna pozwolił na przygotowanie mąki o znacznie drobniejszej granulacji
służyły do tego tak zwane żarna. Początkowo były to żarna konstruowane z kamienia i do poruszania ich używane były dwie osoby, które obracały te żarna. Konstrukcja żaren zmieniona została w konstrukcję młyna opartego również na rozcieraniu ziarna za pomocą dwóch kamieni, ale były one już poruszane przez zwierzęta, głównie przez osły. W ten sposób otrzymane placki wypiekano w czasach wczesnorzymskich w piecach glinianych, opalanych wcześniej. Na długiej łopacie drewnianej wsuwano kęsy ciasta do rozgrzanego pieca, gdzie następował wypiek. Rozwój produkcji pieczywa to nie tylko rozwój metod rozdrabniania czy wypieku, ale także wszelkich innych urządzeń pomocniczych, a więc na przykład miesiarka. Pierwsza skonstruowana miesiarka nazywała się Lambertyna od nazwiska konstruktora. Było to w kształcie skrzyni drewnianej, półokrągłej, z wiekiem. Wewnątrz znajdował się wał, na końcu którego znajdowało się koło zamachowe. To koło zamachowe służyło do rozkołysania skrzyni, do której sypano mąkę, wszystkie składniki i w ten sposób następowało mieszanie wszystkich składników i powstawało ciasto. Rozwój piekarstwa, rozwój młynarstwa poszedł bardzo daleko, ale w tej chwili możemy mówić, że on w dalszym ciągu się rozwija, wykorzystuje coraz to nowsze osiągnięcia techniki. Ziarno jest dalej wysiewane tak jak przed 10 tysiącami lat, z tym, że człowiek zaczął ingerować już w uprawę w większym stopniu poprzez wykorzystywanie chociażby nowych metod uprawy, nowych sposobów krzyżowania tych roślin, przez wykorzystywanie inżynierii genetycznej. Prace hodowlane nad ulepszaniem zbóż sięgają dopiero 200 lat, a już mamy olbrzymi postęp, chociażby w osiągnięciu znacznej poprawy tych cech, które niegdyś uważane były za słabo wykształcone w ziarnie. Z punktu widzenia technologii piekarstwa najbardziej interesującą częścią ziarna jest dla nas ta część, z której powstaje mąka, a więc znaczna część warstwy aleuronowej, tutaj komórki aleuronowe, przechodzi w czasie przemiału do otrąb, a więc jest niewykorzystywana. Natomiast bliżej warstwy aleuronowej znajdują się ziarna białkowe, które w miarę odsuwania się od warstwy aleuronowej ilość ich maleje. Głębiej w środku ziarna znajdują się, widoczne są ziarna, duże ziarna skrobiowe, które jak gdyby są łączone poprzez tutaj drobne cząstki białka. Im jaśniejsza będzie mąka, tym będziemy mieć mniejszą zawartość w niej białka, dlatego że ta warstwa będzie odrzucana, będzie przechodziła do otrąb. W większym zbliżeniu wygląd skrobi i białka jest następujący: duże ziarenka skrobiowe pokryte są nieregularnymi cząsteczkami białka. W czasie przemiału część tych ziarenek skrobiowych może ulegać rozłupaniu, rozcięciu i wtedy wygląd tych ziarenek będzie taki, jak tutaj na tym przekroju. Mamy tu pokazane ziarenko nieuszkodzone przez przemiał i ziarenko jak gdyby przekrojone. Tutaj widać jest znacznie więcej tych ziarenek przekrojonych. Są to dwie mąki uzyskane z pszenicy twardej, durum, i z pszenicy zwyczajnej, estivum. Mąki dzielimy na pszenne i żytnie, które są najczęściej wykorzystywane w naszej technologii piekarstwa. I ze względu na zawartość popiołu mamy jasne mąki i mąki ciemne, często tutaj zwane razowymi. Podobna klasyfikacja jest
w mące pszennej i w mące żytniej. Pieczywo możemy podzielić ze względu na rodzaj użytej mąki lub na typ użytej mąki, czyli na zawartość w niej popiołu. Ze względu na rodzaj użytej mąki pieczywo dzielimy na pieczywo żytnie, sporządzone z mąki żytniej na zakwasie lub ewentualnie na gotowych zakwasach. Dalej pieczywo z mąki pszennej, tak zwane pieczywo pszenne z dodatkiem drożdży i pieczywo mieszane, pszenno-żytnie bądź żytnio-pszenne, przygotowywane z mąki na zakwasie bądź na gotowych właśnie już zakwasach i z ewentualnym dodatkiem drożdży. W Polsce spożywa się najwięcej pieczywa mieszanego, około 60-70%, natomiast pieczywa pszennego około 20% i najmniej pieczywa żytniego około 10%. Pieczywo ciemne to takie, które uzyskujemy z mąki o zawartości popiołu powyżej 1%, natomiast pieczywo jasne to jest uzyskiwane z mąki typów o zawartości popiołu poniżej 1%. W celu przygotowania ciasta do miesiarki o zmiennej ilości obrotów wsypujemy mąkę. I pozostałe składniki rozpuszczoną w wodzie sól i drożdże. I pozostałą część wody. Zamykamy miesiarkę pokrywą. Uruchamiamy napęd. Ciasto mieszamy około 1 minuty. Przy mniejszych obrotach ciasto wymaga dłuższego miesienia. Tutaj stosujemy metodę bardziej nowoczesną. Ciasto mieszamy przy użyciu miesiarki szybkoobrotowej. Po minucie ciasto uzyskuje odpowiednie właściwości plastyczno-elastyczne, sprężyste i możemy przystąpić do wyjaśnienia wszystkich procesów, które zachodzą w tym cieście. Gdybyśmy chcieli, wykorzystując mikroskopię elektronową, zobaczyć, jak wygląda ciasto na samym początku, tuż po zmieszaniu składników, nie widzimy żadnej właściwie uporządkowanej struktury. Widoczna jest tylko taka ziarnista masa. Głównym elementem, który tworzy całą strukturę ciasta pszennego są białka gliadynowe i gluteninowe. Wygląda to w ten sposób, że występują one w postaci takich mniej lub bardziej pozwijanych łańcuchów, które w czasie miesienia ulegają uporządkowaniu, jak gdyby w takie pasma i tworzą strukturę przyszłego ciasta. Gdy zbyt długo staramy się mieszać ciasto, następuje rozrywanie tych łańcuchów na mniejsze cząsteczki. Przejawia się to później w większej lepkości tego ciasta i znacznym osłabieniu jego sprężystości. To właśnie ta struktura jest odpowiedzialna za sprężystość ciasta. Przygotowane ciasto wyjmujemy z miesiarki. Ma ono już w tej chwili właściwości odpowiednie, lepko sprężyste i plastyczne. Teraz tak przygotowane ciasto poddajemy procesowi fermentacji. Tuż przed fermentacją możemy zauważyć w nim, że w tej
staje się ta nieuporządkowana struktura bardziej gruba, a w niej widoczne są pęcherzyki powietrza lub cząsteczki otrąb pochodzące z okrywy owocowo-nasiennej. Ciasto jest na tyle ciekawym tworem, że posiada trzy stany skupienia: stały, ciekły i gazowy. Na początku w cieście, które pozostawiamy do fermentacji, widzimy pęcherzyki powietrza czy komórki powietrza, które są otoczone znaczną warstwą, w której znajdują się białka, skrobia i możemy to mówić, że jest to matryca utrzymująca strukturę. Te drobne ziarenka są to ziarenka skrobi. Z chwilą zakończenia fermentacji te komórki, małe pęcherzyki gazu stają się coraz większe, natomiast zmniejsza się warstewka tej matrycy białkowo-skrobiowej, aż na początku, w pierwszej fazie wypieku, ta matryca białkowo-skrobiowa zostaje przerwana przez rozszerzające się pęcherzyki gazu. Fermentacja przebiega w ściśle określonych warunkach temperatury i wilgotności względnej komory i w ściśle określonym czasie. W naszym wypadku fermentację prowadzimy w komorze fermentacyjnej, która ma ściśle określone warunki, to znaczy temperatura 30 stopni Celsjusza, wilgotność względna powietrza 75-80% i czas fermentacji 1,5 godziny. My dzisiaj demonstrujemy wypiek pieczywa pszennego, które jest najprostszym pieczywem, w związku z tym i proces fermentacji ciasta jest stosunkowo krótki, właśnie wynoszący dziś około 1,5 godziny. Przy produkcji ciast żytnich czy ciast mieszanych proces fermentacji jest znacznie dłuższy, wynoszący nawet 20 kilka godzin. Dalszy proces fermentacji będzie powodował, że ta struktura ciasta staje się coraz bardziej drobniejsza. W końcu widzimy już wyraźnie zarysowane cząsteczki tutaj białka, które otaczają pęcherzyki powietrza. Ciasto nie jest układem jednorodnym, że jest układem, możemy powiedzieć, trzech stanów skupienia. Stanu gazowego, stałego, to te ziarenka skrobi i białka, i stanu płynnego, czyli tej warstewki otaczającej te pęcherzyki powietrza. Stosując model do ciasta jak do ciała stałego, moglibyśmy powiedzieć, że jest ono zbudowane z jak gdyby z takich jednakowych jednostek, komórek otwartych i komórek zamkniętych, ale w miękiszu chleba występuje najwięcej już tych komórek połączonych, a więc komórek otwartych, komórek zamkniętych w jedną taką strukturę, gdzie część ścian pochodzi z komórek otwartych i część z komórek zamkniętych. Ma to znaczenie właśnie na właściwości mechaniczne tego miękiszu. Im więcej rodzaj komórek przeważa, tym te właściwości mechaniczne się zmieniają. Po zakończonym procesie fermentacji ciasto nadaje się do formowania i rozrostu końcowego, a ostatnim etapem będzie wypiek chleba.